W Europie wybuchają niepodległościowe powstanie. Kraje do tej pory wymazane z mapy znów się na niej pojawiają. 11 listopada 1918 roku dołącza do nich Polska, odzyskując niepodległość. Do Rzeczypospolitej, odzyskawszy wolność, wraca Józef Piłsudski. Okupowany przez zaborców kraj wymaga ogromu pracy. Ziemie trzech zaborów, trzech różnych poziomów organizacji formalno-prawnej wymagają scalenia w jeden kraj, jeden naród składający się z różnych narodowości. Będzie się teraz, inaczej niż w latach ubiegłych, najpierw tradycyjne złożenie kwiatów i wiązanek w miejscach pamięci narodowej. Zapraszam delegację. Przedstawiciele osiedlowych komitetów samorządowych mieszkańców. Thank you.
Zakup jeździecki, zaraz. Thank you.
lokalny, działający przy miejscu gminy Mosłowcu Kultury, prowadzony od lat z powodzeniem przez pana Krzysztofa Kopińskiego. Brawo dla dziewcząt. Raz jeszcze w imieniu organizatorów i obchodów Święta Niepodległości witam serdecznie wszystkich Państwa przybyłych dzisiaj, żeby być tutaj z nami na rynku. Zainaugurować tą obchodę tym razem inaczej. Najpierw na cmentarzu parafianym odbyło się uroczyste złożenie wiązanych kwiatów na grobach poległych żołnierzy. Teraz jesteśmy na rynku. Są z nami jak zwykle jeźdźcy z klubu Teresz, są z nami charakterze, są z nami ruchy Tutusie. Tutusie, pomachajcie do wszystkich. Brawo dla Tutusiu. Także najmłodsi przyjmijmy w naszej publiczności. Są z nami mieszkańcy. Są z nami mieszkańcy, jesteście Państwo. Bardzo się cieszymy, że wspólnie razem świętujemy Dzień Niepodległości. Święto bardzo uroczyste, ale zarazem radosne, bo zawsze wspominamy wtedy czas, kiedy Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość i ponownie pojawiła się na mapie Europy. W tym roku obchody będą miały jeszcze jeden dodatkowy wymiar, jeszcze jedną atrakcję, myślę, dla wszystkich z Państwa. Będą z nami uczestnicy rajdu, Bydgoskiego Rajdu Niepodległości. Jest to jedyny rajd rowerowy w Polsce na dystansie dokładnie 111 km i odbywa się dokładnie w dniu święta rocznicy odzyskania niepodległości. W tym roku odbywa się jego 11. edycja. Uczestników już niebawem zobaczymy na naszym rynku. Rowerowego rajdu niepodległości. 111 km. Witamy ich bardzo, bardzo serdecznie. Jak Państwo widzą, żadna pogoda, ani słońce, ani deszcz, nie straszna. Oczywiście zobaczymy się w Bazylice na Mszy Świętej, a tu na Pańskie ręce składam to taki medal pamiątkowy, który dzisiaj każdy z uczestników otrzymał, oczywiście na mecie, w Bydgoszczy, na Starorynku, ale dzisiaj już panu wójtowi, przepraszam, panu burmistrzowi wręczam za tak gorące przyjęcie, niech ta szabla gdzieś w urzędzie znajdzie godne swoje miejsce. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, a deszcz na pewno przejdzie. Uczestnicy, jedziemy dalej, bo jeszcze przed nami kawał drogi, ale oczywiście teraz będzie msza wspólnie z mieszkańcami Koronowa. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Jest nas ponad 400. Powiem tylko, że nie tylko jest Bydgoszcz i mieszkańcy gminy Koronowa, ale są ludzie z Poznania, z Gdańska, ze Szczecina i jeszcze skądś tam, także no może nie pół Polski, ale prawie przyjechało. Dziękujemy. Po tym jakże sympatycznym akcencie proszę o zabranie głosu pana burmistrza Stanisława Gliszczyńskiego.
Panie Zbyszku, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy biorą udział w tym rajdzie. Gratulujemy wytrwałości. Szanowni goście, drodzy mieszkańcy, pragnę powitać wszystkich obecnych na gminnych obchodach z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Spotykamy się w Narodowe Święto Niepodległości, aby oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli i ginęli za wolną ojczyznę. Mottem do naszych działań niech będą słowa wielkiego rodaka, Jana Pawła II. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, w ten sposób zakończyliśmy oficjalną część obchodów Święta Niepodległości na naszym koronowskim rynku. Zapraszam teraz do sformowania korowodu, którym wspólnie wyruszymy do naszej bazyliki, gdzie odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny. Dziękuję bardzo. Szanowni za uświetnienie dzisiejszej uroczystości Święta Niepodległości. Bardzo serdecznie wam wszystkim dziękujemy! Chwała Kawalerii!
Jeden po jednemu. Brawo, Mar! Czy koń dobrze je. Jak dobrze wyżera, znaczy, że jest zdrowy i krzywdy mu się nie stała na tej wyprawie naszej. A jak wyprawa? Świetnie. Najlepsze były kałuże i gradowicie po drodze. Fajnie było.